Oczywiście wierzę w chirologię, wierzę w ogóle w wróżenie. Mogę powiedzieć, że mam troszeczkę doświadczenia, ale to powiedzmy z lat młodości. Gdy byłam uczennicą, to wiadomo, że człowiek do wróżek biegał, chciał dużo wiedzieć na swój temat, też się nieco kształcił, czytał nawet w książkach, co można wyczytać z dłoni. Mogę powiedzieć, że dużo się sprawdziło z tego, co słyszałam od wróżek, niby wróżek. Linie życia faktycznie, no, dosyć dobro ogólnie rzecz biorąc mam. Nie jest taka porysowana jak tego i to w rzeczywistości takie życie ogólnie mam. Ale tu chciałabym powiedzieć jedną sprawę. Jeszcze chodząc do szkoły, koło dworca zawsze było mnóstwo cyganek. Nie było możliwości przejść, żeby któraś tam nie zaczepiła. I kiedyś, no, jako taki podlotek dałam się nabrać, naciągnąć po prostu na pieniążki. Oczywiście cyganka mi tam dużo powiedziała, no ale chciała powiedzieć dużo, dużo więcej. Oczywiście chciała wyciągnąć więcej pieniążków. Wszystko w zasadzie, co było w portfelu. No ja się na to nie zgodziłam. No i efektem było to, że uważam, że wyrzuciła na mnie klątwę. Przez długie lata to, co ona mi po prostu powiedziała, to się ciągnęło za mną. Dopiero chyba gdzieś po 15 latach zwierzyłam się swojej sąsiadce, co z tym fantem mam zrobić. I ona mnie odczarowała. Z jej strony trochę to dziwnie wyglądało, modlitwy, nie modlitwy, ale w każdym razie tą klątwę ze mnie zdjęła. Sądzę, że niektórzy mają taką moc, jednakże że mogą wywróżyć, ale mogą też po prostu coś złego na człowieka ściągnąć. No i lata życia, no powiedzmy, że tak jak mi linie pokazują, tak jak sobie sama czytam, to ogólnie tak mi się wszystko sprawdza. Dobry wieczór wszystkim, witam bardzo serdecznie w studio Czasu i Przestrzeni. Naszym gościem jest doktor inżynier Stefan Wdowiak. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór państwu, witam serdecznie, dziękując za to, że mamy takie możliwości dzięki nowoczesnej technologii. Jest mi bardzo, bardzo miło gościć pana w naszym studio. Zajmuje się pan rzeczą nietuzinkową. No tak mi się wydaje, chociażby dla mnie jest to, są niektóre sprawy są tak bardzo oczywiste, choć dla wielu osób mogą być to rzeczy bardzo nowe i ciekawe, ponieważ do spraw, które są jakby na granicy nauki i ezoteryki, podchodzę do tego bardziej w sposób naukowy niż taki emocjonalny i czysto intuicyjny. No właśnie, zaraz będziemy o to pytać. Wróćmy jeszcze do wypowiedzi naszej słuchaczki, którą usłyszeliśmy przed chwilą. W jaki sposób mógłby pan skomentować takie odczucia? W moim przekonaniu jest to taki pewien trik, pewien taki klasyczny przykład, jak można oddziaływać, jak można człowiekowi zasugerować coś, ponieważ są tani, te cyganki, które tak wróżą, one są też doświadczone, one może nie są tyle wykształcone, ile intuicyjnie wykształcone i w pewnym sensie wyczuwają w ludziach pewne słabości. I jest coś to takiego, to się taka dziedzina nazywa NLP, czyli neurolingwistyczne programowanie, w której można coś takiego zrobić, taką sztuczkę, jakby zaszczepić w podświadomości, założyć tak zwaną kotwicę, zasugerować coś komuś i jemu się będzie wydawało, on czuje, że jego życie tak się będzie toczyło. To jest coś takiego, co się nazywa klątwą, co ludzie tak odbierają. Niestety ludzie bardzo wrażliwi, z głęboką podświadomością, co się wyczuwa w dłoni, w temperaturze dłoni, wilgotności dłoni, są bardzo podatni na takie sugestie i często da się im wkodować i zaprogramować pewne rzeczy i oni są przekonani, że to jest pod wpływem jakiejś klątwy. Ja nie wierzę, a osobiście jako naukowiec nie wierzę w klątwy, wierzę tylko w jedną rzecz, że ktoś, kto zrobi coś dobrego, to dobro wraca jeszcze raz podwójnym dobrem. Natomiast jeżeli ktoś zrobi coś złego, to zło na pewno do niego wróci i to nie od najmniej spotykanym momencie. Często wróżki chcą wykorzystać takich ludzi słabych dla swojej własnej sławy i mówią, że to się wydarzy, że tam dziecko będzie chore, że mąż będzie chory. Różne takie rzeczy wymyślają ludziom słabym, jakby im wkodowują i ci idą za takim kodem i rzeczywiście coś takiego się wydarzy.
Może zacznijmy naszą rozmowę od wyjaśnienia, czym jest chirologia, a czym jest chiromancja. No więc właśnie, chiromancja jest to właśnie, wcześniej cośmy opowiadali, jest to takie wróżenie, przepowiadanie, mante i z francuskiego jest wróżyć. Natomiast chirologia, logos jest wiedza, jest to chirologia, jest to pewnego rodzaju wiedza eksperymentalna, ale opierająca się o badania, o doświadczenia i wskazująca na pewne powiązania naszej psychiki z tym, co jest rysowane na dłoniach. Jak wiemy, na każdej dłoni jest mniej więcej około na centymetrze około 300 zakończeń włókien nerwowych, więc wszystko to, co przeżywamy, co w nas się dzieje, to na dłoni się musi odbić. I jakbyśmy sobie chcieli pokazać pewne rzeczy, ja to badania robiłem, prowadziłem, te nasze dłonie się zmieniają, linie się zmieniają, wzgórza się zmieniają. Także nie ma nic stałego i nie można powiedzieć dzisiaj, co będzie za 10 czy za 15 lat. Można powiedzieć, że są pewnego rodzaju tendencje, czyli futurologia opiera się na tym, co jest dzisiaj, żeby można było przewidzieć, co jest później. Bazuje na tym, co jest dzisiaj. Więc przewidywanie i takie wróżenie, że za 10 lat coś wydarzy, to na pewno jest to troszeczkę, jest to na wyrost, na chiromancji, na wyrost. I pewnie ludzie, którzy mają jakąś ogromną intuicję, ogromny dar przewidywania, a takich jest na pewno niewielu, ale ja wierzę, że ludzie mają różnego rodzaju uzdolnienia i może mają takie wizje i mogą to widzieć. Jest to możliwe. No, wiele rzeczy jest możliwych. Ludzie są na pewno, ich możliwości jeszcze są nie do końca zbadane i są naprawdę ogromne możliwości, ale takich ludzi to tak jak talenty. Rodzi się kilku na kilka milionów, prawda? Rozumiem. Czyli jednym słowem mówi pan, mówiąc o tym, że wpływ naszych emocji, naszego podejścia do życia z czasem jak gdyby rzeźbi nasze dłonie. Tak, to co przeżywamy, co czujemy, co nas się nagromadziło i jednocześnie i to, czego pragniemy, też nasze pragnienia też się odbijają na dłoni. Panie doktorze, skąd u pana zainteresowania taką tematyką? W zasadzie właśnie tak jak pan mówi, nie naukową, bo jest ona chyba bardziej z zakresu ezoteryki. Niekoniecznie. Muszę panu powiedzieć, że wszystko zaczęło się od tego, jak rozstałem się z Politechniką, powiedziałem sobie, że jako inżynier już doszedłem do tego, co mnie najbardziej interesowało. Dalej nie będę się w tej dziedzinie rozwijał. I moim pasją była zawsze psychologia. Zacząłem od psychologii i skończyłem psychologię. Zostałem terapeutą. Jak zostałem terapeutą, to chciałem mieć jakby najszybko i w miarę wiarygodną odpowiedź o osobowości człowieka. I spotkałem osobę, która prowadziła taką prelekcję, wykład właśnie o chirologii i stwierdziłem, że właśnie to jest to, co mnie najbardziej interesuje, czyli określanie osobowości, charakteru, no i możliwości danego człowieka tu, w tym momencie i możliwości jego rozwoju. Stąd moje zainteresowanie chirologią, która stanowi jakby pomoc w działaniach terapeutycznych. Czyli to jest jeden z takich narzędzi, które mogą pomóc człowiekowi w rozwiązaniu, w rozwikłaniu jego problemów życiowych, tak? Tak, moim przekonaniu jak najbardziej. Ja myślę, że to jest kilka takich, na pewno do takich przedmiotów, które też pomagają rozpoznać człowieka. Oprócz chirologii ja zaliczam psychografologię na przykład, czy mowa ciała, fizjonomika, co twarz wyraża. Także, że cały ten blok tych wszystkich takich przedmiotów, które mówią o człowieku, ja sobie zamknąłem taką nazwą nieinwazyjna analiza osobowości. Ale panie doktorze, sam pan przyzna, że osób, które posługują się takimi metodami alternatywnymi jak wróżenie, czytanie z dłoni, może właśnie, nie wróżenie. Albo wie pan co, ja to zastąpię wróżenie, zastąpmy sobie z takim słowem, słowem prognozowanie. Czym się różni prognoza od wróżby? Sprawdzalnością chyba tylko. Więc prognozy pogody są z pewną określoną sprawdzalnością. Sam pan przyzna, że niewiele osób posługuje się takimi metodami w terapiach. Też powiem panu, że ta dziedzina jest wyjątkowo dziedziną trudną. Trzeba dużo pracować i trzeba mieć jakby duży kontakt z ludźmi i często obserwować. Jak ja się uczyłem i powiedziałem mojej nauczycielce, że pani Aniu, ja napisałem habilitację, zrobiłem tam tysiące prac naukowych, ale tak ogromnej wiedzy to jeszcze nie widziałem i to pamięć ludzka nie śmietni, wszystkiego nie pomieści. Pani Ania powiedziała, jak pan obejrzy ponad 1000 dłoni, to będzie pan coś wiedział, więc trzeba naprawdę być dobrym obserwatorem i jak najwięcej na tej dłoniach zobaczyć i
konfrontować to, co się wydarzyło, co się wydarzy z osobą, którą się tą dłoń czytało, i w ten sposób się można uczyć. I to trzeba się uczyć jak, tak jak gry na pianinie czy na innym instrumencie. Trzeba ćwiczyć, nie wolno zapominać. Czy łatwo było się panu przerzucić na właśnie zatapianie się w czytaniu, w prognozowaniu ludzkich dłoni? To jest takie stereotypowe pytanie, czy łatwo. Jeżeli coś dla kogoś jest pasją, coś kogoś interesuje, to na pewno mu łatwiej będzie to szło, niż coś, do kogo się będzie, to będzie kogo się przymuszało. Jeżeli ktoś ma jakieś uzdolnienie, widocznie to mi też jakoś miałem jakieś takie wewnętrzne potrzeby i jakoś to mi to... Łatwiej przyszło. Łatwiej przyszło. Jak to jest z tymi cygankami? Przecież bardzo często się spotyka, może już rzadziej niż kiedyś, ale jednak one nadal są i często są, patrzą i będą, w dłonie. I zawsze będą miały klientki, albowiem no, tutaj te ludzie, którzy są w trudnych problemach, w trudnych jakichś okresach życia, gdzie im się wydaje, że świat się zawalił, szukają cudu. Wiedzą, że w tej sytuacji, w której się znaleźli, tylko cud ich może uratować. Czyli może ich uratować dobra wróżka, dobra, ale musi być dobra wróżka. Natomiast pewnie, że tak jak wśród każdej grupy ludzi, czy wśród Cyganów, czy Polaków, czy innych ludzi, innych nacji, zarówno będą i cwaniacy, jak i geniusze. Ale ja panu powiem... genialne cyganki i będą te cyganki, które po prostu chcą zarobić na życie, więc tutaj nie można generalizować. Ja jestem daleki od generalizowania jakichkolwiek faktów, bo to jest błąd. Jak jedna cyganka powiedziała nieprawdę, to nie znaczy, że wszystkie mówią nieprawdę, albo jeżeli jedna skłamała dla chęci zysku, to nie znaczy, że wszystkie. Choć mogę panu powiedzieć taki przypadek, że ja też jechałem, też do mnie podeszła cyganka i mówi, że chce mi powróżyć. Nie, akurat. Więc ja mówię, źle trafiłeś. Jak chcesz, to pokaż mi swoją rękę. Więc jak popatrzyłem, no wiesz, jesteś w ciąży, no nikt nie wie, tylko ty dopiero o tym wiesz. To ona mówi, tfu, tfu, jakiś szatan, ale potem podeszła, ja skąd to wiedziałem? Przyjdź do mnie na lekcję, to się nauczysz. Oczywiście na dłoni są, widać wyraźne znaki, kiedy jest... I na dłoni się u kobiety robi jakieś ciało. Na dłoniach są znaki, ale jak ja powiedziałem, dłonie wyrażają nasze też potrzeby, nasze wewnętrzne pragnienia. I często właśnie z tymi dziećmi można się pomylić, ale też i potencjalne możliwości organizmu, jak na przykład u kobiety, tak, że ma tam powiedzmy znaki, że ma, może mieć trójkę dzieci, co nie oznacza, że wcale będzie miała trójkę dzieci. Ale to są jej potencjalne możliwości, jakby pragnienia, możliwości organizmu. Czasami w ogóle nie ma dzieci, bo że nie chce mieć dzieci, albo z innych różnych tam powodów nie ma dzieci. Czasami bywa tak, że jest na dłoni widać jedno dziecko, a ona ma trójkę dzieci, ale na przykład dwójka dzieci ma po 20 już lat, a to najmłodsze ma 11-12, bo tak się urodziło późno, jest najbardziej kochane i w naszych emocjach, czyli w emocjach tej pani jest widoczne, natomiast tamci dorośli niby są dziećmi, ale już dorośli, więc odeszli z uczuć. Wszystko się zmieniło po prostu. Wszystko się po prostu zmieniło, dlatego ja mówię, na tym świecie nie ma rzeczy stałej. Świat się kręci, wszystko się zmienia i my o tym dokładnie wiemy, że się rodzimy, starzejemy się, umieramy, także że nie ma rzeczy stałej. Ale czy są na dłoni takie indywidualne, niepowtarzalne zapisy dla każdego człowieka, które... No, coś takiego, linie papilarne. No właśnie, linie papilarne. Chociażby linie papilarne. Tu są indywidualne zapisy i nad tym są prowadzone bardzo duże badania, choć one są wyjątkowo trudne, bo jeżeli to jest jedna dana osoba, wie pan, jak się bada w nauce, no trzeba wziąć jeden przypadek, drugi przypadek, kilka takich samych ludzi, nie ma dwójka takich samych ludzi. Ja nie mogę wziąć jednego Stefana, przenieść w jednym czasie w inne miejsce i zobaczyć, jak on się w innych warunkach będzie zachowywał, tak jak powiedzmy jakiś grzejnik, czy jakiś tranzystor, czy jakieś inne urządzenie. Nie mam takiej możliwości. Jest to wyjątkowo dlatego trudna dziedzina do zbadania, bo nie ma możliwości powtórzenia, nie ma możliwości odtworzenia. Ja cofnę czas i znowu urządzenie mogę dwu czy trzykrotnie tą samą próbę powtórzyć, bo ono jest urządzeniem, tak? A człowiek się już zmienił, już w jego psychice, w organizmie nastąpiły zmiany. Zmiany na dłoniach pojawiają się cały czas. Nowe linie powstają, tak? Bo to nie tylko linie, ale również... Zmieniają, powiem panu tak, najdłużej to latami zmienia się kształt dłoni.
No wiemy, że w młodości mieliśmy ładniejsze, inne dłonie, na starość się robią bardziej suche i kościste, to nikt nie zaprzeczy, prawda, bardziej były ładne, zgrabne u pań, bądź piękne, delikatne w młodości, potem się robią bardziej suche i takie kościste, czyli dłonie się zmieniają latami. Najszybciej na dłoniach zmieniają się pewnego rodzaju plamki, znaki, krzyżyki i tak dalej, to może trwać nawet kilka godzin. To są takie znaki, które są znakami w danych chwilach, są jakieś emocje, podświadomość działa i wysyła informacje, ponieważ nasza podświadomość zarejestrowała jakieś fakty, których my już zapomnieliśmy, ale znaleźliśmy się w podobnych sytuacjach i wysyła nam ostrzeżenie, uważaj tu, żeby się nie pomylił, czy coś takiego, i stąd te znaki się pojawiają na dłoni. Znaki mogą się zmieniać 2-3 dni, tydzień, natomiast w ciągu kilku miesięcy może zmienić się, wydłużyć, skrócić, odnoga się może pojawić, może się nowa linia pojawić, ale te zasadnicze linie, tak jak linia życia, linia głowy, linia serca, one są zawsze i tylko mogą odnogi się pojawiać, mogą się te linie wydłużać, skracać. No i to znowuż krótkie pytanie zawsze jest, co z tą linią życia? Ta linia życia, ona się zmienia, więc nie można na podstawie długości linii życia wróżyć, czy będziesz długo żył. Ta linia, na przykład jeżeli młodzi są ludzie, mają bardzo krótką linię życia. Ktoś może pomyśleć, że będzie żył krótko. Otóż nie. Jeżeli młody człowiek jest nastawiony na to, żeby żyć tu i teraz, cieszyć się tą swoją młodością, nie buduje żadnych dalekosiężnych planów, nie myśli o tym, kim będzie za 20, za 15 lat, jak będzie dom budował, jaki będzie chciał być bogaty na starość i tak dalej, i tak dalej. Jego cieszy i bawi życie to i teraz, tak jakby żył carpe diem, to ta linia będzie krótka, bo on żyje i hulaj dusza piekła, nie ma, ja się bawię teraz. Natomiast jak zacznie myśleć o przyszłości, to i się będzie linia życia wydłużała. I znowuż nie zawsze, my po prostu rozróżniamy życie fizyczne, zdrowie, życie fizyczne i to będzie linia życia na prawej dłoni. Natomiast drugą dziedziną życia jest życie psychiczne, nasza psychika. I ta linia życia na lewej dłoni to jest nasza odporność i nasze życie psychiczne. Panie doktorze, myślę, że wielu słuchaczy w tym momencie ogląda własne dłonie. Proszę powiedzieć, co tak prosto możemy zwrócić, na co zwrócić uwagę, żeby każdy z nas mógł odczytać takie podstawowe rzeczy? Pierwszą taką podstawową rzeczą to jest, no witamy się, tak? Od razu widzimy, czy dłoń jest ciepła, czy dłoń jest zimna, tak? Jeżeli jest dłoń ciepła i uścisk, dłoń jest taki, no, solidny, to wiadomo, że ten człowiek ma dość dobre zdrowie i siły witalne. Natomiast jeżeli jest blada, bardzo wilgotna i taka zimna w dotyku, to wiadomo, że tu już zdrowie źle funkcjonuje. No witamy się, czujemy, czy ta dłoń jest delikatna w dotyku, czy jest jakaś twarda, chropowata. To są wszystko elementy sensoryczne, które trzeba, można już na dodatek odczytać. Przepraszam, czy można interpretować w ten sposób, że ściskając dłoń, witając się z kimś i ta dłoń jest taka szorstka, powiedzmy, czy można interpretować, że to jest też w kontaktach międzyludzkich osoba jest chłodna, szorstka? Tak, można interpretować. Można też zaobserwować, jak ktoś kładzie dłonie na stole. Jeżeli ktoś położy dłoń na stole równo, płasko, to jest osoba szczera i otwarta, bo natomiast jeżeli te dłonie będą leżały takie podkulone, podciągnięte, palce takie będą podciągnięte do środka dłoni, dłoń lekko zamknięta, to są osoby, które swoje wnętrze, swoje odczucia chowają. Ale też może być taka sytuacja, na przykład, że prawa dłoń będzie położona płasko, natomiast lewa będzie podkurczona. Czyli w kontaktach takich oficjalnych jestem szczery i otwarty, ale w sprawach osobistych, bo lewa ręka, jestem ostrożny i o swoich sprawach osobistych niechętnie opowiadam, na przykład. Także różnego rodzaju warianty tutaj można mówić i no myślę, że troszeczkę jest omówione w moich książkach, ale pewnie tu ja sam osobiście tak uważam, że gdyby nie mój kontakt z ludźmi, a jednocześnie dobry nauczyciel w postaci, tak co wcześniej wspominałem, pani Ania Chałubińska, to ja bym nigdy do tego nie doszedł, bo ten nauczyciel pokazuje, tu zobacz, tam popatrz, to skomentuj, to widziałeś tak, to widziałeś inaczej. Jest to trudna dziedzina, że tego się tak jak
na przykład astrologia, no tam są pewne układy planet, można to interpretować i sobie można to tak w komputer nawet wrzucić i można tutaj interpretację robić. Natomiast tutaj trzeba mieć i intuicję, i wiedzę, i trzeba bezpośrednio danego człowieka mieć przed sobą i z nim osobisty kontakt. Witamy po krótkiej przerwie muzycznej. Naszym gościem jest dr Stefan Wdowiak. Rozmawiamy dzisiaj na temat chirologii, na temat prognozowania i czytania dłoni. Panie doktorze, czy z dłoni można wyczytać zbliżające się ważne czy decydujące zdarzenia w naszym życiu? Można to wyczytać, zbliżające się ważne wydarzenia, o ile ta, ponieważ powiedziałem, w dłoni można czytać wszystko to, co tkwi w naszej psychice. To wszystko, co, jeżeli coś przeżywamy, czegoś się spodziewamy i to jest dla nas ważne, to na dłoni to będzie widać. Jeżeli będą to niespodziewane sytuacje, niespodziewane jakieś wydarzenia, to nie zawsze będzie można zobaczyć tego na dłoni. No i tutaj znowu spada zawsze to pytanie, czy widać nasze jakieś wypadki, czy śmierć i tak dalej. No muszę powiedzieć, że w moim przekonaniu takich rzeczy nie widać. Ja przynajmniej obserwowałem, no, przyznam się, że może to nie etycznie zbyt wygląda, ale parę osób, które żegnały się ze światem i patrzyłem w ciągu nogi. To było tak odejście, powiedzmy, kilkudniowe. Nie widziałem żadnych specjalnych znaków na tych dłoniach, poza ogólnym wyczerpaniem, poza tym, że linia życia była ciemniejsza, ale takiego momentu nie widziałem.
pewnie są na przykład takie znaki na linii, na dłoni, które mówią ostrzegawcze, jak znaki, jak ja nazywam. To mówię, bądź ostrożniejszy w podróży, bądź ostrożniejszy w zakupach, w robieniu interesów, w podpisywaniu umów. No, mogę powiedzieć, że w takim przykładzie, że pewne małżeństwo było nie... Najpierw był pan, jak zwykle pani, bo panie są bardziej ciekawe. Obejrzałem, powiedziałem, żeby w sprawach interesów wasza podpisywanie umów była bardzo ostrożna. Po jakimś czasie pojawił się pan. Ja mówię, Boże, jakie podobne dłonie, ja już je kiedyś widziałem. A bo to moja żona tutaj. No właśnie. No i zobaczyliśmy i mówię, tak samo, u pana też widać, że... Potem po trzech dniach dzwonię, jak to dobrze, że pan nas dostrzegł, bo chcieliśmy kupić większą partię towaru. Ta była okazyjna, a tu nie było, wszystkie prawne sprawy nie były dokładnie załatwione, więc tam jak widać, takie rzeczy widać, choć nie zawsze. Spotkał się pan kiedyś z takimi dłońmi, które intuicyjnie panu przekazywały, że coś niedobrego, coś złego, rzucało się panu coś w oczy? Wydawało się, to po prostu jakby z tych dłoni emanował niepokój, jakieś takie wibracje. Trudno to trudno określić, bo to jest takie osobiste odczucie, ale powiem, że często no, nie lubię nikogo straszyć i nie zawsze jestem przekonany do końca, więc przede wszystkim staram się być ostrożny i właśnie nie tak jak ta cyganka, co tutaj pani wcześniej tam opowiadała o tym przypadku, staram się osobę bardziej uspokoić. Być może, że jak ona się uspokoi i będzie bardziej kontrolowała wszystko, co się wokół niej dzieje, często tak jak z dużej chmury mały deszcz. Może to wszystko gdzieś nam się przejść obok i nie będzie złego wydarzenia. Przygotować tą osobę w jakiś sposób, żeby ominąć te przeszkody. Żeby właściwie nie trzeba człowieka zostawić w jakimś takim stanie z jakąś pomocą. Nie wolno go zostawić takiego bezradnego i samego sobie. I mnie się wydaje, że właśnie to jest ta pomoc tego terapeuty, tego, kto odczytuje, że uspokoić, że oprócz tych złych znaków, zawsze oprócz złych pojawiają się też i takie znaki, wskazówki. Które mówią wskazówki, że jeżeli będziesz w tej dziedzinie ostrożny, będziesz na przykład sprawdzał wszystkie te z drobnym druczkiem, są w umowie napisane różne tam kruczki, czy będziesz tutaj ostrożniejszy w zakupach, czy będziesz... ostrożniej jechał, mogą się pojawić też takie znaki, że nie przepisy, ja się pytam, czy dawno pan przegląd samochodu robił, czy coś w tym rodzaju, a niech pan jeszcze raz sprawdzi, bo wcześniej widać, że są znaki jakieś takie niepokojące na linii podróży, że może być coś z podróżą związane, a są też linie podróży, więc w tym momencie ja doradzam, a na przykład na linii zdrowia mogą się pojawiać u pani jakieś tam znaki, pytam się, czy dawno była z wizytą u lekarza. Często okazuje się, zwłaszcza na lewej dłoni, te znaki na lewej dłoni mówią tego, co my z góry coś czujemy, się spodziewamy i przeżywamy, a wcale to się wydarzyć nie może. No, typowym przykładem jest to, że na przykład studenci pierwszego roku medycyny, jak się omawia daną chorobę, to od razu na daną chorobę chorują. Ludzie, jak na przykład w telewizji obejrzą jakiś program o jakiejś tam chorobie, to od razu wszystkie symptomy u siebie widzą i są zaniepokojeni. Pójdą do lekarza, wykonają odpowiednie badania i natychmiast są uspokojeni i często choroba wcale nie jest chorobą, tylko bardziej wewnętrzny stres. I objaw chyba nerwicowy trochę. Tak, powiedzmy. Tak. Panie doktorze, ja się zastanawiam, jakie jest pana zdanie w tej kwestii, ponieważ tak, wszyscy zastanawiamy się, jaki jest nasz cel w tym życiu, prawda? Bo jeśli rodzimy się z określoną długością linii życia, czy nie jest tak, że życiem rządzi przeznaczenie? Z góry, prawda, dla każdego określone miejsce, określony czas. Oczywiście na wszystko my mamy wpływ, ale czy to nie jest tak, że jednak życiem rządzi przeznaczenie? Wie pan, jest to typowe pytanie natury filozoficznej i trudno mi będzie na nie odpowiedzieć. Ja jako, wie pan, człowiek, który dużo rzeczy tutaj sobie oglądał i widział, trudno mi powiedzieć, żeby to akurat tylko taki ślepy los rządził człowiekiem, choć niekiedy są tak trudne wydarzenia życiowe, że czasami naprawdę staje też sam w zdumieniu. Życie nas tak zaskakuje i jest tak skomplikowane, że to jest pytanie, na które chyba nie odważę się odpowiedzieć.
Bo wie pan, pytam dlatego, że gdyby okazało się, że jednak przeznaczenie odgrywa dużą rolę w naszym życiu, to byłaby większa pewność, że jednak coś jest jeszcze poza nami, coś inteligentnego i że tak naprawdę nie jesteśmy osamotnieni w tym życiu, my jako ludzie. No, pytanie, które pan zadał, jest pytanie z natury filozoficznej, takiej natury wiary i mogę powiedzieć, że gdyby naszym życiem rządziło tylko samo przeznaczenie, no to byśmy byli tacy troszeczkę bezwolni. Jak mnie, Panie Boże, stworzyłeś, takiego mnie masz, tak? Pewne rzeczy dostajemy jako wyposażenie na to życie, ale to jest tylko wyposażenie, a jak wykorzystamy to wyposażenie, to już chyba nasza tutaj rola, jedni się kształcą, inni się nie kształcą. Czyli jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. A tak, każdy. Ja uważam, że tak zupełnie bezwolni nie jesteśmy, choć na pewno w jakikolwiek sposób wszyscy wierzą w jakieś tam siłę wyższą, czy Boga, jakkolwiek go pojmują, bowiem to chyba to sakrum, które w człowieku jest tylko człowiekowi dane, bo najbardziej pierwotne nawet ludy gdzieś tam na świecie zawsze miały swoje sakrum, swoją świętą rzecz i to sakrum w moim przekonaniu odróżnia człowieka od każdej innej istoty żyjącej. Napisał pan kilka podręczników, tak? I w tym na może temat... to nie są podręczniki, tylko to są pewnego rodzaju i podręczniki, no bo można tak powiedzieć, można się tam nauczyć. No, bazuje się, prawda, na wiedzy zdobytej już, tak? Doświadczenie. Tak. Napisałem parę książek. Jeśli by państwo chcieli, proszę tam adres zobaczyć mojej strony. Są one tam, strona jest www.idair.pl. Zresztą pan redaktor będzie wiedział, można tam zadzwonić, to można zobaczyć. Jest tam podany pan adres mailowy, numer telefonu, tak. Można się z panem skontaktować, tak? Tak. I również też jak pan jest na wykładach w różnych częściach Polski, to również można się, powiedzmy, umówić z panem na spotkanie, na taką diagnozę, czy na tutaj te... Można, oczywiście na taką rozmowę, która będzie no przecież taką osobistą rozmową czasami. Po zajęciach, zawsze jak mam czas, to często właśnie w różnych miastach, jak jestem, to ktoś, kto tam mieszka, ze mną się komunikuje i rozmawiamy sobie. Panie doktorze, jaki jest pan znak zodiaku? Lew. Jest pan lwem, tak? Tak, ale jeśli tak dokładnie powiedzieć, to jeszcze jak pan trochę o chirologii wie, to na pewno lew, ale z ascendentem w pannie. A. To jest taki bardzo delikatny lew. Panie doktorze, przejdźmy może do bardziej praktycznej części naszego dzisiejszego spotkania, dzisiejszego sobotniej wieczoru. Ma pan przed sobą dwie pary dłoni. Dłonie kobiece i dłonie męskie. Porozmawiamy o tych, może najpierw o tych dłoniach kobiecych. Co pan tam dostrzegł? Zaczął się nad ranem. Słońca blask w me okno znowu wpadł. W kuchni już śniadanie przygotowane, a na lustrze usta twe i pod nimi te. Dzisiaj napisała mi, że możemy być razem. Dzisiaj napisała mi, pierwszy raz kocham cię. Dzisiaj napisała mi, że świat jest piękniejszy i barwny. Ten wczorajszy, który był, zniknął nagle już. Thank you.
Chłodna noc prowadzi nas na spacer. W oczach twych błyszczą iskry dwie. A czy my to tylko oczarowanie? Czy prawdziwa miłość, którą napisałaś dzisiaj mi? Teraz powiedziałaś mi, że możemy być razem. Teraz powiedziałaś mi, po raz pierwszy kocham cię. Teraz powiedziałaś mi, że świat jest piękniejszy i barwny. Ten wczorajszy, który był, zniknął nagle już. Dzisiaj powiedziała mi, że możemy być razem. Dzisiaj powiedziała mi, pierwszy raz kocham cię. Dzisiaj powiedziała mi, że świat jest piękniejszy i barwny. Ten wczorajszy, który był, zniknął nagle już. Trudno, wie pan, no, tutaj te rzeczy, które rzucają się w oczy natychmiast, oczywiście mogę, ale tutaj brakuje tego osobistego kontaktu. No, wiadomo, że to widać wyraźnie, że dłonie są położone płasko, osoba otwarta, szczera. Chociaż palce są blisko siebie, to oznacza to, że to jest osoba i małe odciągnięcie kciuka mówi o tym, że osoba, która raczej bardziej jest zamknięta w sobie niż działania na otoczenie. Bardziej jest osobą, raczej osobą introwertyczną niż ekstrawertyczną. Bardziej zamkniętą w sobie. Tu wyraźnie zarysowane są wyraźne, jakby takie silne potrzeby, bo tej osoby o tym, z jakieś poczucie przyjaźni, co widać na wzgórzu Wenus, że brak przyjaciół, brak przyjaźni. No i można to by było, to już by trzeba było bardzo osobiście z daną osobą rozmawiać, ale pewnie duże, silne przeżycia, bo bardzo głęboko i wyraźnie zarysowana jest linia i taka popętrona linia serca, więc przeżycia osobiste w sprawach uczuć były gdzieś bardzo silnie i w pewnym momencie osoba, która się zablokowała w uczuciach, powiedziała stop, już w relacjach damsko-męskich to ja się nie będę dalej w jakieś tam sprawy głęboko wchodziłam, zawiodłam się w uczuciach, ten zawód w uczuciach się wyczuwa i zachowuje się z dystansem, jeśli chodzi o no, kontakty i takie bardziej zbliżenia w sferze intymnej. Jakby wyraźnie teraz pracuje nad tym swoimi sprawami, ta linia losu się wyraźnie teraz pobuduje i pokazuje, jakby chce zbudować, ustabilizować swoje życie. Mała, silnie związana z domem rodzinnym i te wszystkie zasady, które wniosła z domu rodzinnego, rzutowały na jej życie i stała się też tak bardziej troszeczkę jakby próbuje wrócić do korzeni, do rodziny, do starych zasad. Ta osoba jest osobą taką, która wywiera presję na otoczenie. Chce, aby była zauważana, chce, żeby była no, lubiana, żeby była no, na pierwszych miejscach, a nie z niewiele te jej problemy wewnętrzne, tak jakby ją troszeczkę blokują, dlatego wywiera presję na otoczenie w jakiś tam sposób, nie wiem, musiałbym, to też czasami się takie rzeczy w rozmowie dopiero sprawdzają. Weryfikuje, tak? Weryfikują,
Poza tym jest to osoba, która takie decyzje często po chwilach emocji podejmuje decyzje. Zbyt emocjonalna jest podejmowanie swoich decyzji. Często się waha podejmowanie decyzji i często jak odłoży coś na później do zrobienia, to trudno jej wrócić do rozpoczętego zadania. Niby łagodna, delikatna, spokojna, ale no jak się tak zamyka w sobie, to dla świętego spokoju ustępuje do czasu, jak się kielich goryczy przeleje, to potrafi rąbnąć takim... I nie zawsze ten, kto jest najbardziej winien, oberwie, bowiem no, ta złość jest taka wybuchowa. Jeżeli by te dłonie były w dotyku od spodu jeszcze, środek dłoni byłby bardzo wilgotny, czego odczuć nie mogę, no to właśnie potwierdziłoby to, że to jest osoba o wrażliwej osobowości, bardzo emocjonalna. Im bardziej wilgotna dłoń, tym osoba jest bardziej emocjonalna. To teraz może, panie doktorze, zajrzymy do tych męskich dłoni. Do tych męskich dłoni. Przede wszystkim dwa wzgórza, które są silnie tak zaczerwienione. Wzgórze Saturna i wzgórze Jowisza. Co mówi o tym, że osoba, która szuka stabilizacji w życiu. Jowisz to jest działania społeczne, a Saturn stabilizacja. Więc to osoba, która silnie poszukuje stabilizacji w swoim życiu i takiego ustawienia się, no jakby do końca, tak jakby no... Tak już takie budowanie planu takiego, no w końcu trzeba się ustatkować i ustabilizować w życiu. Duża potrzeba stabilizacji w życiu, ale też osoba, która no, ma bardzo, stawia sobie duże i ambitne cele, spore wymagania, choć no już też natura, ponieważ te palce są takie podgięte do środka w obu dłoniach, czyli pokazuje o tym, że ona to wnętrze jakby chroni swoje i jest też osobą też bardzo introwertyczną, nie zawsze potrafi swoje emocje wyrazić, bardziej emocjonalnie odczuwa. Co prawda tutaj jest też i tak to jest to, na tych dłoniach można też to zobaczyć, że osoba ta ma taką dużą pamięć emocjonalną i wszystko, co się w życiu wydarzyło w emocjach, pamięta długo i w sytuacjach, w których się znajdzie i o podobnej sytuacji, podobne miejsce, czy podobny czas, czy podobne okoliczności, to osoba to wszystko od nowa jakby przeżywa, to wszystko, co już dawno się rany zabliźniły, jakby natychmiast te emocje wracają. No to mnie pan zatkał, bo musimy przyznać, znaczy muszę się przyznać, że to są moje dłonie. No ale teraz czekam na oceny, czy ja się nie pomyliłem. No, odebrał mi pan głos, na razie się wszystko zgadza. Takie dwa problemy, które by trzeba było tutaj omówić, bo już po teraz odczytałem, to właśnie to stabilizację życiową. Co pan chce, czego pan pragnie, to pan jest w etapie takiego poszukiwania i trochę rozdarcia, ale co pan, kilka ma pan wyborów, trzeba by sobie ocenić. Dla pana bym polecił taki bilans życiowy. W sytuacji A, jak bym wybrał sytuację A, to osiągam takie i takie zyski, ale mam takie i takie straty, ale to i to muszę poświęcić, bo teraz jest sytuacja i już drugi raz się tak nie powtórzy, że jak pan dokona wyboru, to już potem nie ma wrócić. I trzeba przez kilka tygodni, kilka dni, w zależności od ważności decyzji, trzeba usiąść i zrobić sobie taki bilans zysków i strat. Co zyskam, wybierając daną sytuację, a co stracę, jak wybiorę tą sytuację. I tam, gdzie mi wyjdzie więcej plusów, tam po prostu się... Tą drogą pójść, tak? Tą drogą. Kupić jeszcze tą pamięć emocjonalną, co ciągłe rozpamiętywanie, aha, ja już raz to przeżyłem, to ja już więcej rozczarowań nie chcę. A czy coś jeszcze na temat linii może się pan wypowiedzieć tutaj, na tych dłoniach? No mówię, że one są bardzo pętelkowate, zwłaszcza linia serca na lewej dłoni, widać tu wyraźnie, na tym zdjęciu po prawej stronie na dole, to jest lewa dłoń, i tu widać wyraźnie, że ta linia serca jakby się zatrzymała pod palcem i tak wchodzi między palec Jowisza i palec Saturna, czyli między te dwa palce tak delikatnym łukiem wchodzi, czyli właśnie ta decyzja pewnie będzie dotyczyła wyboru no, drogi uczuciowej, drogi życiowej i pewnie takiej podjęcia no, jakiegoś
decyzji obu. Druga jest też obok linia do wzgórza Jowisza, czyli ta stabilizacja w związku uczuciowym pewnie by była ważna. Ta linia serduszka od grzbietu dłoni prawie do, jest cały czas prawie taka lekko zasiniona, czyli tych cierpień trochę było. Ale teraz dalsza jest część taka lekko zaczerwieniona, czyli widać wyraźnie, że dokonuje pan wyboru, tylko ciągle się pan waha, bo a co się może zdarzyć, jeżeli drugi raz postawię, czy któryś tam kolejny raz postawię na to wszystko na jedną kartę, a znowu mogę się zawieść. To, tutaj są takie dobre rokowania, że tą sytuację tak na chłodno, tu naprawdę z chłodną kalkulacją, tam gdzie więcej plusików, tam wybrać. Ten wybór w sprawach osobistych będzie też rzutował na karierę zawodową. Ten wybór będzie takim, taką dobrą podstawą, dobrym fundamentem do robienia kariery. Osoba, z którą się może związać, może być taką też dobrą pomocą w robieniu kariery, wspomagać karierę na pewno będzie. W takim razie, jeśli ktoś chciałby się z panem skontaktować, jak najprościej, w jaki sposób? Ja myślę, że tak. No tam na mojej tej stronie internetowej jest mój numer telefonu. Zresztą pan też może radiosłuchaczom podać. No tak jak pan widzi, ze zdjęcia troszeczkę mogę powiedzieć, ale będę mówił w miarę delikatniej. Ale często jest tak, że jak będziemy rozmawiali nie na antenie, tylko będziemy rozmawiali powiedzmy prywatnie, to ja mogę trochę więcej powiedzieć, bo nie zawsze niektóre tak sprawy osobiste można na antenie puścić wśród ludzi. Także tutaj chciałbym, żebyśmy sobie to sobie rozważyli i mówię, no tak można, ale powiem szczerze, że to są tylko takie bardziej porady. Nic nie zastąpi spotkania twarzą w twarz i dłonią w dłoń. Nie, no to jest coś takiego, jakby pan no, próbował iść do lekarza i leczyć się tak. Przez komputer, tak? No. Może być to taka porada, może być tak, takie uspokojenie. Ja na tej mojej stronie pokazuję, kiedy są zajęcia, więc można się zorientować, kiedy w danym mieście, ale najlepiej się kontaktować telefonicznie, a wtedy możemy sobie porozmawiać. Panie doktorze, bardzo panu dziękuję za udział w naszej audycji. Myślę, że wiele osób poszerzyło swoją wiedzę na temat chirologii, bo nie jest to jednak dziedzina, w której jest dużo specjalistów. Jest to trudna dziedzina i dlatego, że jest tak trudna dziedzina, to jest dużo różnych hochsztaplerów i właściwie łatwo być, no tutaj wiadomo, że w takiej dziedzinie można łatwo dokonywać nadużyć. No. Mm-hmm. Nie każdy chce się pracować, każdemu chce się tyle pracować, a potem, ale owoce każdy by chciał chętnie zjadać. No tak. No, dziękuję za taką miłą, pochlebną recenzję i opinię. My tutaj również dziękujemy wspólnie z radiosłuchaczami. Bardzo dziękujemy za udział w tej audycji. Życzę panu spokojnej, dobrej sobotniej nocy, jutro dobrej niedzieli udanej. Bardzo panu dziękuję jeszcze raz. Ja wszystkim słuchaczom również życzę wszystkiego najlepszego. Dobranoc, panie doktorze. Dobranoc. My przenosimy się już do wrocławskiego studia. Ze mną jest Jarosław Filipek. Witam wszystkich. Jarku, jak twoje wrażenia po rozmowie z doktorem Wdowiakiem? Dla mnie pan Wdowiak jest fachowcem, który z wielu znaków na dłoniach potrafi wiele odczytać o naszej przyszłości i o tym, co do tej pory się działo. Czyta doskonale osobowość każdego z nas, kogoś, kto pozwoli odkryć się poprzez dłoń właśnie. Na pewno tak, ale tak jak powiedział, jest jednym z niewielu fachowców. Niestety jest to dziedzina prawie zamknięta. Czy masz jakieś doświadczenia? Czy sam próbowałeś czytać swoje dłonie, czyjeś? Ten temat mnie interesował wiele lat temu, ale przeszedł bez echa, bo jest to technika trudna, wymagająca nawet wieloletnich studiów. Myślę, że sporo osób w życiu doświadczyło spotkań właśnie z cygankami, który ten temat był tutaj poruszany, jak słyszeliśmy. Jak jest twoje zdanie? Ja jeszcze tutaj wtrącę, że też miałem takie doświadczenia. Ta osoba w zasadzie biorąc moją dłoń w swoje dłonie, nie patrząc zupełnie w nie, zaczęła opowiadać różne
różne historie. No nie wiem, czy one się sprawdziły. Być może nie jestem osobą, której się to wydało tak przekonywujące. Natomiast dobrze, że zwróciliśmy tutaj na to uwagę. Co innego jest chirologia, a co innego chiromancja. Bo to, co powiedział na mój temat doktor Wdowiak o moim wnętrzu, albo przynajmniej o tym, co dzieje się aktualnie, rzeczywiście zgadza się. Nasz gość słusznie zauważył, że te cyganki często są dobrymi psychologami. Znają reakcje ludzi i mówią im to, co ludzie potrzebują, na co są otwarci. Jest to pewien problem tych ludzi, którzy przepowiadają jak wróżki, żeby być dobrym psychologiem. Wtedy te wróżenie, wtedy te opinie o przyszłości będzie bardziej miarodajne, bardziej związane z prawdą. Ale widzisz, to jest chyba tak, że ważna jest intencja, jaką ktoś, osoba, do której idziemy, czy to przypadkowo się znajdujemy z taką osobą, jeżeli jej intencje nie są takie, żeby w rzeczywistości pomóc, a jedynie osiągnąć, powiedzmy, materialne zyski, no to nie ma tu za bardzo mowy na temat fachowości. Tak, ale w tak ważnych rzeczach jak przyszłość, jak możliwość podjęcia decyzji w ważnych momentach powoduje, że człowiek jest bardziej otwarty na te kontakty, na to spotkanie, powiedzmy, z fachowcem. I problem jest taki, że wiele osób, które przychodzi do wróżek, z góry zakłada, że to, co usłyszy, będzie wyrokiem, do którego się podporządkuje, bez względu na to, czy jest to dobra wróżka, czy tylko człowiek, który chce w ten sposób zarabiać pieniądze. Ale widzisz, to też jest tak, że chirologia, którą stosuje pan Wdowiak, ona jest jako element, jako narzędzie w zasadzie do terapii. To z tej rozmowy wynika, że nie służy to temu, aby wróżyć, aby przepowiadać, przewidywać. Owszem, tak jak powiedział doktor, tacy ludzie też się zdarzają, posiadają takie umiejętności, takie zdolności. Ale jeżeli wykorzystuje się to jako terapię, to być może, że służy to tak samo jak na przykład karty Tarota, które niekoniecznie muszą wróżyć, a jedynie pomagają rozwiązać w naszym wnętrzu problemy. I to często osoba, która poddaje się terapii, sama dochodzi do wniosków, co jest nie tak na tym etapie jej życia, i wyciągając te wnioski, okazuje się, że no tak, przecież wystarczy zrobić to, to, to i to. I dalszy etap życia zaczyna się układać. Powiem może śmiesznie, ale prawie czytasz moich myślach, ponieważ przed chwilą pomyślałem o tarocie. W tym kierunku, w tym temacie, o którym zacząłeś mówić. Bo jeżeli diagnozę robi fachowiec, to od niego, jego doświadczenia zależy, jakim narzędziem się posługuje. Pan Wdowiak posługuje się chirologią, dłonią. Dobry terapeuta może posłużyć się kartami, tarotem. Ja posługuję się numerologią, bo z daty urodzenia można bardzo dużo odczytać. Sprawa polega na tym, że nie jest mi potrzebna pełna numerologia, jak imię, nazwisko, tylko data urodzenia. I tam są zawarte pewne predyspozycje lub słabe strony człowieka. Ale fachowość polega na tym, żeby z narzędzi, które używamy do diagnozy albo do terapii, odczytać coś więcej. Ci ludzie mają, tak jak pan Wdowiak też, intuicję, która z tych znaków, które ma przed sobą, podaje całość, podaje wiarygodną i pewną informację. Chciałbym być takim fachowcem. Powiem tak, że na temat
chirologii. Napisano wiele artykułów. Ja pamiętam, jak byłem zafascynowany wiele lat temu, w jednym świecie, jeden z rosyjskich fachowców pisał właśnie na temat dłoni. Ten fachowiec mówił o liniach życia w trochę inny sposób niż pan Wdowiak, ale prawdopodobnie każdy na swój sposób używa tych znaków. Powiedział, opisał taką anegdotę, że linia życia u pacjenta kończyła się. Było widać, że dalej jest przerwa, prawdopodobnie pacjent nie przeżyje tygodnia. Dlatego w dyskretny sposób zwrócił mu uwagę, żeby przez najbliższy tydzień wziął urlop, nie robił ciężkich prac, siedział raczej w domu, to co zawsze chciał robić w wolnym czasie, przyjemnych, łagodnych. Ale patrząc na te dłonie, myślał, że chyba jednak już więcej go nie zobaczy. Jakie było zdziwienie, kiedy po 2 tygodniach pojawił się pacjent, trochę zmieniony, z dużym bandażem na głowie. Okazało się, że po paru dniach, nie wiadomo dlaczego, będąc w mieszkaniu, oparł się o szafę, która stała wiele lat. I tak nieszczęśliwie, że z tej szafy zaczęły się sypać książki, a szafa niebezpiecznie przechyliła się na niego. Ale ponieważ był w innym nastroju, był bardziej taki spokojny, udało mu się odskoczyć, udało mu się zabezpieczyć. Także został mu tylko na głowie olbrzymi kus. Terapeuta, o którym wspominał, był bardzo ciekawy, wziął dłoń pacjenta i ku swojemu zdumieniu zobaczył, że na linii życia pojawił się węzełek, a więc jakby początek nowej drogi. Ale zobacz, spotkałeś się przecież nieraz z taką sytuacją, że ludzie często sobie kremują ręce, dłonie. Po co? Żeby mieć bardziej delikatne, tak? Takie zabiegi też mają wpływ przecież na skórę. Dobrze, ale człowiek jako całość składa się jednak z kilku elementów. Ciało fizyczne, aby było zdrowe, wymaga pewnych zabiegów, na przykład tłustymi kremami. Powiem prywatnie, że niektóre kobiety lubią trzymać w ręku delikatne dłonie. Jeżeli mężczyzna na przykład jest pianistą albo widać, że nie używa rąk do łopaty. Do łopaty, to wzbudza pewne zainteresowanie, zaciekawienie. Widziałem, że w czasie rozmowy tutaj z doktorem sam oglądałeś swoje dłonie. Czy tam coś dostrzegłeś? Nie, bo ja wiedzę na ten temat w tym momencie jest już bardzo słaba, ale sugestie, które podawał pan doktor, były bardzo mocne. Mówił właśnie o różnych liniach na dłoniach. To było takie automatyczne. Poddałem się sugestiom, które wynikały z wypowiedzi pana doktora. Ja tak teraz obserwuję te swoje dłonie i jestem pełen zdumienia i w ogóle uznania wiedzy, jaką trzeba posiadać, żeby zinterpretować to wszystko, co znajduje się na wewnętrznej dłoni, prawej i lewej, prawda? Nawet podzielił, że lewa jest odbiciem naszego wnętrza, psychiki. Prawa jest bardziej racjonalna, odpowiada za nasze reakcje i działania na zewnątrz, z ludźmi, w pracy. Nie na odwrót? To musimy jeszcze sprawdzić. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejszy wieczór sobotni, że zechcieli Państwo z nami spędzić. No cóż, zapraszamy za 2 tygodnie, prawda? 25 stycznia. A kto będzie naszym gościem, to będzie niespodzianka. Życzmy wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do zobaczenia. O, do usłyszenia. Synu, co ci o
powiem. Życie jest czasem, jak z piekła rodem, potrafi dopiec bez krycia twarzy. Śmieje się rzewnie z naszych bagaży. Zdarza się często, że wiatr dmie w oczy. Nie można przeszkód tak hop przeskoczyć. Trzeba się zamknąć na cztery spusty, słuchać się w siebie i głosy ludzi. Jak widzi przyszłość bez zbędnych wrażeń, z rozumem w parze odnajdziesz drogę. Życie niejedno jeszcze podpowie. Zawsze na zimne dmuchać, poda ci dłonie w każdej minucie, choćby i dla niej były dni trudne. Ekranu, lecz nie dorównasz całemu światu.